Cześć, czołem moich kanasiaczki. Witam was serdecznie w kolejnej odsłonie gry, jaką jest kulka wodna World of Tanks. Nie grałem w tą grę bardzo długo, ale postanowiłem, że wrócę. Bo przypadkiem podczas przewijania YouTube'a 2-3 dni temu trafiłem na jakiś live multiego z czołgów i się wkręciłem. Pomyślałem, że tak, ta gra w sumie nie jest taka zła, więc spróbuję jeszcze raz pograć. Grałem już kilka bitew, nawet kilka niezłych, czyli powiedzmy 4 kile, 3 kile, 1000 ponad expa, to dla mnie to są jedne z lepszych bitew w karierze. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Oczywiście, jak wiecie, ci, którzy nagrywają jakieś filmy, to często tak włączenie nagrywania to jest minus 50% do umiejętności. Ale zobaczymy. Ja postaram się wam wyrzucać tylko te lepsze bitwy, czyli nie będę wrzucał byle czego. Postaram się nie wrzucać bitew, w których grałem minutę, a takie też są. Zobaczymy, pojedziemy tam. Ano dlatego tam, że jakoś się boję. Mamy złe doświadczenia z laskiem. A tutaj może być troszkę fajniej. Zobaczymy. Ryzykuję. Nie znam do końca miejscówek oczywiście, szczególnie, że te mapki się troszkę pozmieniały. Natomiast chciałbym zagrać troszkę inaczej. Może to jest recepta na lepsze granie w czołgi. Najpierw tutaj podjadę. Może się uda coś wyspotować. Nie mam żaróweczki, co jest minusem. Ale może coś jeszcze wypatrzę, może jakieś... O, patrzcie, Excalibur. Teraz trzeba by uciec. I poszukać, może ktoś się znowu pojawi do odstrzału. Póki to się wszyscy chowają. Trochę rozbujamy pancerz. Nic tu nie ma. Tego dziada to nie widzimy, chyba że mu jechać na plecki. No bo wiecie co? Trzeba coś tutaj się ruszyć. Nawet delikatnie. Póki co one się sobie nieźle radzą. Oj, oj, ale dostał ktoś strzała. No dobra, to jest jedna z tych bitew, których nie powinienem wrzucać, ale już niech będzie. Niech będzie na początek. To jest mój poziom grania w czołgi. Choć bokiem pod ciężki, lekki czołg to tylko ja potrafię. Także no cóż mogę rzec. Zagramy jakąś szósteczką, a może siódemeczką, bo ostatnio mi się dobrze gra KW3. Nie wiem dlaczego, nie chcę zapeszać, ale wychodzi nieźle. Zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Ten odcinek będzie raczej taki, że wrzucę wszystko, natomiast potem będę starał się nagrywać wszystko, mniej mówić, mniej komentować, a więcej grać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na przepychacz, słuchajcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem troszkę wolny i nie jestem na topce. Ciężko mi będzie jakieś fałki czy skorpiony poprzebijać. No ale... Kto nie ryzykuje, słuchajcie, szampana nie pije. Tygrys 1 jest do pojechania, ale to wszystko, słuchajcie, przede mną. Na razie trzeba tam dojechać. A są dwie artylerie, więc może być to i tak ciężkie. Będę bym pojechał może na środek, w te krzaki, ale ciężkim czołgiem to nie ma większego sensu. Szczególnie ze stokowym silnikiem. Może być, nie być lekki, ale widzę, że jedziemy dosyć silną ekipą. To dobrze. Kurde, no byku. Już sam się widzę, Skorpion odpalił. Co, w balonie siedzi? Aha, dobra. Super. No to ładna bitwa. Problem jest taki, że jak nawet tak lufy nie opuszczę, z drugiej strony. Jakby nas puszczali, to by nas zjedli już dawno, a oni jakoś tak dziwnie grają. Jeszcze lekki mi to walą, no już genialnie. A, no nie, no to jest porażka jakaś, słuchajcie. To jest jakaś porażka. Tym najpierw kolega w tym ciężkim Semper Paratu tak wjechał sam. To działanie opuszczę, nie? No dobra. Nie pozostaje nam nic innego, jak grać dalej. Jakąś tą bitwę wygraliśmy w KW3, tam tak grosze wejdą. Expo. Znowu nie uaktualniłem, nie włączyłem sobie bonusów, no trudno. Póki co idzie jak to idzie zwykle na nagrywkach, czyli ujowo. Ale nawet wam wrzucałem dzisiaj, znaczy dzisiaj, jak już są na Discordzie, dowody, że nawet nieźle mi idzie. No teraz niestety widzicie, syndrom grania w czołgi na live'ie albo na odcinku. Młodzik, my nie za bardzo opuścimy tą lufę. Tu pojechać. Może pojedźmy tutaj. Pytanie, gdzie oni tam ciężkie pojadą. Może jedźmy tu. Pojedziemy w lewo, słuchajcie. Pojedziemy w lewo, zobaczymy co z tego wyjdzie. No nie. Nie przebiłem go. Tutaj nie opuszczę chyba tak lufy, prawda? Żeby to zrobić. Dobra, ale dalej. Nie mogę wyjechać, bo ten mnie tutaj pilnuje. Pięknie. Jeszcze z przodu miałem miksik. Polska siła. Kurde, no to tak samo jak u mnie. No, dramat i tragedia. Dobra. To się chyba nie nadaje do wyrzucenia. Trzeba bardziej schować i wyjeżdżać. Ale tym czołgiem to jest dosyć trudna sztuka, słuchajcie. Bo on ma tą lufę z tyłu i to niestety generuje problemy. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. To jest mega fajny czołg. Ostatnio nim zagrałem fajną... Ojej, nie lubię tej planszy. Nie lubię fiordów. KW2, no z trollami oczywiście. Tak zawsze bywa. Gdzie tu pojechać? Nic, tu nie będę raszował. Chyba, że na dół. Tam będą znowu niszczarki waliły, w środku też zresztą. Weźmy na środek. Może uda mi się jakoś wesprzeć moje ciężkie czołgi w walce. Sobie oczywiście zjadę. Jedziemy tam, bo tam nasze pojechały. Czyli ciężkie wroga są gdzieś indziej. Będzie, będzie nasz. Kurde, nie nasz, ale jest zabity. Dobra. 500 uszkodzeń. O Jezus. O matko. Ale mnie artyleria poczęstowała. O Jezus. Jadę stąd. Jadę, uciekam. Tak się nie chcę z nimi bawić. Trolle walą grubo. Niech jadą ciężkie, one przejmą. No bo ja pojadę pierwszy. Na wyświecenie. tutaj wjadę. Tu mamy przestrzał? Chyba nie, ale sprawdźmy. Nie. Spokojnie, nie ma co się, wiecie. Nie ma co tutaj pędzić na pałę, bo tam na pewno są niszczarki gdzieś w szczakach. Czemu ja stałem w miejscu? Jeszcze rozumiem, jakbym to robił na przeładowaniu i bym się zatrzymał, żeby wycelować. A, bo niepotrzebnie stawałem. Dajcie jeszcze gaz KW3. Pilzno. Też nie lubię. Pilzna. Nie jest dobrze, słuchajcie. Dobra. Gdzie tu pojechać? Na tej mapie grałem chyba tylko raz. Tylko pokazuję, jaki ze mnie regularny gracz. Dlaczego mówię, że ciężkie pojadą? Cześć Bastoś, nagrywam czołgi. Także możesz mi towarzyszyć, powiesz gdzie strzelać, nie? Aktualizacja do World of Tanks. Znowu? No nie wiem czemu, ale jakoś jest. W sumie nie wiem, czy to brać, czy nie brać. Wszyscy jadą z drugiej strony, nie? To my pojechaliśmy trzema ciężkimi. O, choć się dostałem w plecy od kogoś. Świetnie. A to od naszego. Genialnie. Jadę za Isem. A powiem ci, że nagrałem chyba 4 bitwy, już żadnej dobrej, także wszystko w normie. A może być jakiś event, możemy poczytać na tym World of Tanks, tak. Kurde. Co i do mnie jakieś różowe malowania z tą różową smażeczką. Kurde, jeszcze silnik uszkodzony, 2 pożary. Bitwa nie była zła taka od początku do końca, no ale jak dostałem Dwa pożary w ciągu pół minuty, Bastek, to trudno wygrać, nie? Powiedz. Ech, życie, życie. Do Eurotraka są różowe wstążeczki na miesiąc świadomości raka piersi, malowania i tak dalej. Bierę. Wypróbujemy nowe działo na Cromwellu, słuchajcie. Nic innego mi nie pozostało dzisiaj. Na bank zaraz bym wyłączył czołgi i bym zagrał dobrą bitwę, nie? Bo tak jest zawsze. Westfield. Ja to dzikiem to... A nie, nie pojadę tam, bo to bez sensu. Jechać naokoło. Jaki dramat. Znaczy wszystkie ciężkie są ze złej strony mapy, nie? Ciekawe co one zrobią. Jeżeli będzie milion dostaw różowej wstążeczki, że tak powiem, a zrobisz osobiście 12, to dostaniesz tego DLC, że tak. Czyli rozumiem, że dzisiaj gramy zaraz w ETS-a, a nie w farmę. Znaczy, no, trzeba by jakaś ta aktualizacja, trzeba by pobrać. No to pobierz, też pobiorę zaraz. Możemy pograć w sumie w WTS, a nie musimy grać w farmę. To i tak będą zewnętrzne, więc... A, ale zejść z zewnętrznymi zajmie problem, bo trzeba będzie... Dobra, czym ja... Może na tym drugim kącie zagrą, które... Znaczy kącie jak kącie, tylko na tym profilu drugim są wszędzie garaże, żeby... Zobaczymy jak się to rozłoży. Ja nawet nie mogę w stojącego kołowca trafić tym Cromwellem. No to była jakaś porażka. 10 strzałów, nie? Poszło. Okej, no daleko stało, ale... Tylko im nabijam odbite strzały bez kitu. Świetnie, 2 strzały jeszcze, genialnie. Ech, Bastek. Kto te czołgi wymyślił? Powiedz. Ja nie. Teraz patrzę na pojemność filmu. 3,5 GB zmalowane na dysku. No bo to jeszcze raz zagramy T3, 4, 8, 5, a potem przychodzimy z Bastkiem na ETS. A z tym, że nie będę go streamował, bo nie. Ale pograć możemy. Może coś w bitwie pożegnalnej chociaż ugram. To jest za 7 zł. 7 zł, to faktycznie dużo. Nie, bo to kwestia poczytania, nie wiem, czy to jest ta fundacja jakoś tak. Muszę w ogóle tłumaczyć. Czyli widzę, że mam być spotenem teraz, tak to wygląda. To jest ten, bo tu pisze, że będziemy przekazywać 100% z tego pakietu DLC Różowa Wstążka na rzecz renomowanych organizacji charytatywnych zajmujących się badaniem raka piersi i świadomości, poczynając od Fundacji Badania Terapii Piersi. Czy trzeba będzie za gaz zapłacić? Nie, bitwa ostateczna też nie była dobra. Także dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Pa, hej!